dawniej, zawsze jak się szło na ślub, to niosło się ze sobą prezent. To był absolutny standard. Para młoda bardzo potrzebowała prezentów, ponieważ bardzo często dopiero po ślubie zaczynała wspólne mieszkanie, wicie gniazdka, więc tych prezentów, które były im potrzebne, była cała masa. Potem czasy się trochę zmieniły, okazało się, że młodzi mieszkają ze sobą już długo przed ślubem, a rodzice przestali dawać, no cóż, powiedzmy sobie wprost, kasę na ślub. No i to jest moment, kiedy na popularności zyskały koperty. Ale koperty też niosą za sobą wiele minusów. Po pierwsze, nigdy nie wiadomo, ile do tej koperty wsadzić. Po drugie, około 10% kopert to wydmuszki. I po trzecie, bardzo wielu gości rezygnowało z przyjścia na imprezę, na wesele, ponieważ na przykład według nich wsadzenie 200 zł do koperty to jednak wstyd i obciach i woleli nie przyjść, niż dać kopertę z tak małą zawartością. No i teraz mam wrażenie, że też po COVID-zie bardzo mocno doceniliśmy relacje rodzinne i wracają przez to też prezenty, bo jeżeli na przykład dostaliście kiedyś kasę i kupiliście sobie za nią zastawę, to okej, no to jest po prostu zastawa. Ale jeżeli dostaniecie tą zastawę od babci w prezencie, to zawsze w waszej świadomości będzie to połączenie emocjonalne z tą zastawą. I zaczęliśmy bardzo właśnie takie rzeczy doceniać. Więc cieszę się, że mogę zaprezentować wam dziś haul prezentowy. Ale żeby nie było tak, że to są w ogóle jakieś moje wymysły, to zrobiłam sondę, w której dowiecie się, co wy chcielibyście dostać albo co chętnie podarowalibyście swoim bliskim na prezent. Zamiast pieniędzy ja bym chyba dała jakiś bon podarunkowy. Myślę, że fajną alternatywą są kupony z Lotto. Zastawa jakaś obiadowa, prawda? Można było wykupić jakiś, nie wiem, weekend w spa czy coś w ten styl, ewentualnie jakąś tam wycieczkę w zależności od zasobności portfela oczywiście, nie? Porcelana. Nie, rzecz, którą... voucher na catering. Fajny ekspres do kawy. Odkurzacz. Można dużo rzeczy kupić, można piękny obrus kupić. Byłabym zadowolona i usatysfakcjonowana, jakby moi znajomi, nawet jako prezent zbiorowy, podarowali mi jakąś super egzotyczną wycieczkę zagraniczną. Mogłoby być też, że dla pary zorganizować jakiś, nie wiem, ze spadochronem, też mogłoby tak być. A to sobie skacz, ja nie. No i da się te dwie panie ze skrajnie różnymi wizjami pogodzić. Dzięki czemu? Dzięki temu. Wyjątkowy prezent. Oni mają prezenty na bardzo różne okazje, natomiast oczywiście nas dziś interesują te ślubne. Mają pakiety, które są dedykowane nowożeńcom. Tutaj mamy marzenia nowożeńców. Jest jeszcze pakiet relaks i spa oraz romantyczny wyjazd. Jeżeli chodzi o taki pakiet, to każdy z nich ma inną cenę, więc możecie zdecydować się na taki, który wam idealnie pasuje. I dając taki pakiet, dajecie wciąż młodym ogromną możliwość wyboru, bo tutaj jest wypisane, co oni w ramach tego pakietu mogą robić. I teraz na przykład dla spragnionych wypoczynku może być odprężający pobyt w górach, masaż romantyczny, pobyt na Mazurach, całodniowy pobyt w Santago, rytuał spa, floating i wiele innych. Dla poszukiwaczy przygód, na przykład ekskluzywny lot, lot wiatrakowcem, lot paralotnią, lot w tunelu aerodynamicznym, rejs katamaranem, jazda 4x4, wakeboard, water jetpack, flyboard, skok na bungee, szaleństwo. Dla smakoszy, kolacja w ciemności VIP, degustacja wina, zwiedzanie winnicy, kolacja degustacyjna. Dla miłośników rozrywki, sesja zdjęciowa, wspinaczka, warsztaty kulinarne, kurs salsy, no... lubiłabym to, czy nauka masażu. Więc tych opcji do wyboru dla młodych jest naprawdę wiele, więc jest ogromna szansa, że znajdą tutaj coś, co naprawdę ich kręci. Natomiast jeżeli zdecydujecie się na pakiet romantyczny wyjazd, to właśnie może być taka forma podróży poślubnej. Młodzi będą mogli wybrać sobie miejsce, do którego chcą pojechać. To może być miejsce nad morzem, może być miejsce w górach, może być pobyt w bardziej luksusowym hotelu, w zamku, ale to może być też coś bardziej offowego, powiedzmy sobie. Także też młodzi mogą to idealnie dopasować pod siebie. Natomiast w pakiecie spa, no jak sama nazwa wskazuje, mamy taki pakiet bardzo relaksujący. Czyli po tym szalonym okresie przygotowań to jest taki moment, żeby młodzi odsapnęli, wyjechali sobie do spa, skorzystali z masaży, rytuałów, co spowoduje, że odetchną, wrócą do równowagi i z energią będą mogli wkroczyć w życie jako mąż i żona.
Jedna jeszcze bardzo fajna rzecz, ponieważ często była taka obawa, że ten prezent jest taki bardzo wirtualny, bo to się gdzieś wykupuje i w ogóle ciężko to dać. Natomiast nie ma tej obawy, ponieważ tak wygląda specjalne pudełko, które można dokupić. I właśnie tutaj w środku jest przepiękny voucher z opisem całego pakietu, ze wszystkimi szczegółami. Mamy nawet datę, do kiedy taki pakiet jest ważny. Jak widzicie, te daty są bardzo długie, co jest akurat ogromnym plusem, bo czasami młodzi od razu po ślubie nie mają czasu na wyjazd, czy też nie mają w sobie energii na szalone przeżycia, jeżeli zdecydują się na jakiś lot paralotnią, ale mogą sobie taki voucher zostawić, na przykład zrobić to na pierwszą rocznicę ślubu. Więc bardzo fajna opcja. Czas zejść na ziemię. Jak już będziemy tym mężem i żoną i będziemy mieli wspólne mieszkanko, to przygniecie nas pewnie proza życia. Jednym z mniej przyjemnych obowiązków, przynajmniej w mojej opinii, jest sprzątanie. Ale z drugiej strony każdy z nas lubi, jak jest czyściutko, jak wchodzimy do domku, jest tam po prostu jak w pudełeczku, no idealnie pachnąco, czysto, wysprzątane, odkurzone, wymopowane, świeżość. No ale jak fajnie by było, jak nie musimy tego robić własnymi rączkami. No i tutaj z pomocą przychodzi nam ekstra prezent. Już Wam pokazuję. Ten oto. Dream L10 Ultra. Urządzenie, które odkurza i mopuje. Wszystko robi w absolutnie inteligentny sposób. Mapuje Wasze pomieszczenie, wie gdzie jechać, wie kiedy jest na dywanie, kiedy jest na podłodze, wie jak dostosować swoje parametry, na przykład siłę ssania. Wiadomo, że na dywanie mocniej ssie, bo między te włosy wchodzi więcej brudu niż na gładkiej powierzchni podłogi drewnianej. Więc dostosowuje te wszystkie swoje parametry w taki sposób, żeby było wysprzątane idealnie. Mopuje, suszy, odkurza, czyli pełen pakiet. Jeżeli chodzi o jego zbiornik, to raz na 60 dni jedynie musicie wyjąć to wszystko, co on z podłogi odkurzy. Wszystko to jest przetrzymywane w specjalnych workach, dzięki czemu nie śmierdzi z tego urządzenia. Po drugie, macie tutaj całkiem spory zbiornik na wodę, bo aż 2,5 litra, dzięki czemu ta podłoga może być naprawdę pięknie wysprzątana. Teraz musimy pogadać o cenie, bo to nie są tanie rzeczy. Tutaj już wchodzi w grę inteligencja, skanowania i różne rzeczy sterowane aplikacją. Więc jeżeli chodzi o taki prezent, super opcją jest złożenie się na taki prezent przez większą grupę Waszych gości. Ja uważam, że akurat to jest świetne, bo dzięki takiej zrzutce, na którą umówią się goście, możecie dostać prezenty, które są naprawdę świetne jakościowo, które naprawdę Wam się przydadzą, a które też byłyby sporym obciążeniem dla jednego gościa. Domek mamy czysty, porozmawiajmy troszkę o urodzie. I to jest ta chwila, kiedy możemy użyć bardzo fajną rzecz. Wiecie, że ja lubię Foreo, a to Foreo UFO 2 jest ekstra. Ja mam starą wersję UFO 1, ale nadal jest świetne. I z niego korzystam i się nic nie zepsuło, więc jestem fanką. I to jest właśnie takie Foreo, dzięki któremu możemy robić na twarz maseczki. Moje Foreo jest różowe, więc mój mąż raczej by tego nie użył, ale to czaderskie dwójka jest czarne, więc sprawdzi się zarówno dla kobiety i dla mężczyzny, zwłaszcza, że mamy do wyboru do tego sprzętu bardzo różne maseczki. Czekajcie, muszę to otworzyć, żeby Wam pokazać, jak to Foreo działa. A więc wyobraźcie sobie, że to Foreo po pierwsze ma opcję grzania albo chłodzenia, w zależności od programu, który sobie wybierzecie. I oprócz tego jeszcze ma kolory LED. Każdy kolor wpływa na inną warstwę skóry, odpowiada zupełnie za co innego. Zaraz Wam o tym też poopowiadam. To, co jest też super, to oczywiście, o widzicie, tu jest napis App, czyli to oznacza, że całe to Foreo idealnie pracuje w połączeniu z aplikacją. W tej apce ustawiacie sobie absolutnie wszystko, co ważne. I powiem Wam, że użycie Foreo jest dużo łatwiejsze od jego rozpakowania. Zobaczcie, jakie to jest piękne. A to jest tak naprawdę 5 w jednym. Czyli mamy terapię światłem, ciepłem, zimnem, masażer oraz działanie maseczki. Teraz tak, musicie otworzyć to i to złotko tutaj, to jest ta przestrzeń, która właśnie się nagrzewa czy chłodzi. Teraz to jest taki ring zabezpieczający. I teraz pokażę Wam, jak wyglądają te maseczki.
jestem bardzo kiepska w otwieraniu. Pomysł z robieniem holu ze mną naprawdę wyjątkowy. Ale zapach też wyjątkowy. Dobra. I teraz wam pokazuję. Tutaj kładę swoje foreo na moment. Oczywiście za pomocą czystych rączek wyciągacie taki oto płatek nasączony, cały, aż widać, że płynie, substancjami odżywczymi. Teraz nakładacie go tutaj na foreo. Ciek. W tym miejscu on jest dłuższy i to musi trafić w to miejsce. Okay. I teraz ring mocujący. Ciek. I foreo jest gotowe do użytku. I teraz na czystą skórę, naprawdę ładnie wymyta twarz, włączacie foreo i poruszamy nim po całej buźce. Nie zapominajcie o szyi. Zazwyczaj te, na przykład dla mnie, te programy foreo są trochę za krótkie, więc ja sobie robię dwa razy, bo to jest tak przyjemne. Ja na przykład nie jestem fanką zimna, ale te programy z rozgrzewaniem są naprawdę wspaniałe. Jeździsz sobie cieplutkim urządzeniem, świecącym na różne kolory. Bardzo przyjemna sprawa. Ale jeżeli chodzi o foreo, mamy również inne urządzenia, nie tylko UFO, które jest do maseczki. Mamy również Lunę. Lunę wam ostatnio pokazywałam, tą fioletową, bo akurat ją mam. Natomiast jest też Luna czwóreczka dla mężczyzny. No i to już jest świetna szczoteczka, która idealnie oczyszcza skórę, czyli to na przykład moglibyście zastosować przed maską. Wspaniale oczyszcza, usuwa 99% wszystkich zabrudzeń, które na skórze się pojawiają, więc świetna sprawa zarówno dla żony, jak i dla męża. No i dobra, teraz chciałabym wam pokazać, czym różni się ta wersja kobieca od męskiej. Oczywiście pewnie różnicę kolorystyczną już zauważyliście, ale ta dla mężczyzn ma grubsze te wypustki. To jest związane z tym, że jednak mężczyźni mają nieco inną cerę od naszej, trochę ta skóra jest grubsza, więc potrzebuje takiej szczoteczki, która dobrze sobie z nią poradzi, dotrze we wszystkie zakamarki, oczyści ją naprawdę perfekcyjnie. Co więcej, użycie tego foreo dla mężczyzn idealnie przygotowuje skórę do golenia. Także dodatkowy plusik w męskiej wersji. A damska? Cudowna, wspaniale oczyszcza wszystkie pozostałości po makijażu, wszystko idealnie zmyje, też to, co osadza się na naszej skórze podczas po prostu codziennego funkcjonowania, wszystko, co ze środowiska na nas tutaj zalega, usuwamy, czyścimy i mamy wtedy idealnie przygotowaną skórę do pielęgnacji. Właśnie tą pielęgnację możemy potem wykonać sobie przy pomocy UFO maseczki. I teraz, dlaczego to jest fajny pomysł na prezent? Słuchajcie, ja lubię obdarowywać ludzi takimi rzeczami, które uważam, że są świetne. Ja foreo lubię, mam od lat, używam. Musimy też powiedzieć sobie o tym, że jest to dość ekskluzywny prezent, więc najprawdopodobniej z okazji imienin czegoś takiego komuś nie podarujecie. Natomiast ślub może być fajną ku temu okazją. Co więcej, to jest rzecz, której młodzi będą używać codziennie. To jest ogromna zaleta, no i też fajnie, że jest wersja i dla mężczyzn, i dla kobiet. Czas na bardzo fajny gadżet, który na pewno sprawdzi się w każdym domu. Gadżet od Canona. Słuchajcie, to jest drukarka, która nazywa się Selfie Square QX10. I to jest taka maleńka drukareczka, która drukuje zdjęcia bezpośrednio z telefonu. Otwieram, co mam? Pierwsza rzecz, kabelek USB, który służy do ładowania, bardzo prostego i szybkiego. No dalej oczywiście papierologia. No i przechodzimy do samej drukareczki. Słuchajcie, drukarka jest, jak widzicie, bardzo kompaktowa. Ja pokazuję wam ją w kolorze białym, natomiast ona występuje w 4 kolorach. Biały, czarny, różowy i miętowy. No, pewnie biorąc pod uwagę, że to jest prezent dla państwa młodych, to ruszy mięta odpadnie, więc biały i czarny będzie fajną opcją. Ta drukarka łączy się z taką aplikacją, którą sobie ściągacie na telefon. Aplikacja nazywa się Selfie Photo Layout i dosłownie w kilka sekund drukujecie wybrane przez was zdjęcie. Ale właśnie w tej aplikacji, zanim to zdjęcie wydrukujecie, możecie sobie je pięknie umaić. Tam są do użytku różnego rodzaju stempelki, kwiatuszki, wzorki, rameczki. Wszystko, co chcecie nałożyć na to zdjęcie, możecie zrobić i dopiero potem zdjęcie się drukuje. Drukuje się na bardzo fajnym papierze, na papierze naklejkowym. Ciekawe, czy tutaj wam, jak go pokażę, to zobaczycie. O, zobaczycie. Zobaczycie format przede wszystkim. To jest format tej foteczki.
czyli niewielka. Możecie w każdej chwili ją wydrukować i dać komuś jako taki rodzaj prezentu, uwiecznienia miłej chwili, która właśnie was spotkała. I to jest taka fajna też wielkość, że możecie to sobie włożyć do portfela i nosić zawsze ze sobą. Zdjęcie drukuje się z takim odstępem, czyli z białą rameczką dookoła, która też powoduje, że możecie coś tam jeszcze sobie, jak macie ochotę, napisać. I ogromny plus tego sprzętu to to, że jest faktycznie malutki i lekki. Dzięki temu może wam służyć nie tylko w domu, ale możecie go zabierać ze sobą tak naprawdę wszędzie. Na imprezkę, na wyjazd, na wakacje, na weekendzik. Bardzo fajna opcja. Teraz pokażę wam świetne prezenty, które możecie znaleźć u nas na Wedding and Party Dream, na naszej platformie, gdzie swoje produkty wystawiają bardzo różne firmy. Zacznijmy od Bazylia.pl, ponieważ oni w swojej ofercie mają dużo rzeczy ceramicznych, szklanych, tak zwane zastawy. No i właśnie, zobaczcie, jaka to jest ładna rzecz. Produkt od Villeroy & Boch, Labul się nazywa. I teraz zobaczmy, co tam jest pięknego w środku. Ogólnie to jest właśnie taka rzecz, która składa się z 7 elementów i jeżeli one są na sobie postawione, to są taką bardzo ładną kulą, ale ta kula to są absolutnie bardzo praktyczne rzeczy, takie jak miseczki, talerzyki. Ciach. Rozpakowujemy to. Chociaż już w sumie dużo widać, może nie będę każdej rzeczy rozpakowywać, ale pokażę wam. O, na przykład to jest miseczka. Taka fajna miska. Biało-czarne paski są teraz bardzo w trendach, jeżeli chodzi o zastawy i tutaj macie na przykład taki głębszy talerz różowy, dalej macie talerze wąskie, pomarańczowy, w paseczki białe i od spodu jest druga taka miska. Ale od Bazylia.pl też mamy bardzo fajny zestaw śniadaniowy czy zestaw kieliszków. Zobaczmy, co jest w tym śniadaniowym środku. Wiecie, marka Villeroy & Boch zdecydowanie to jest marka premium, więc taki prezent dla kogoś na pewno będzie przyjemny. Mamy miseczkę, to chyba na owsiankę, do tego kubeczek z kwiatuszkami, no i pod spodem na pewno mamy talerzyk. I żebym teraz tego nie pobiła, nie, dobrze, udało mi się. Ciach, ciach i tutaj mamy kubeczek, dobra. No ale oczywiście też fajnym prezentem są kieliszki. O, tu mamy bardzo ładne kieliszki do szampana. Piękne. Jest to szkło kryształowe. Można spokojnie wszystkie te rzeczy myć w zmywarce, więc praktycznie bardzo ważna informacja. Więc to są takie rzeczy, które z jednej strony są bardzo eleganckie, ale przez doskonałą jakość wykonania mogą być używane zupełnie na co dzień. Kolejna firma, która jest u nas na Wedding and Party Dream, to firma Green Touch, która ma bardzo fajne skrzynie i kosze prezentowe. Tym razem bardzo zdrowa opcja i pyszna. Otwieram pierwszy. Skrzynka z miodami. Słuchajcie, 12 miodów. Jest, jakie to ciężkie, dobra. Pokażę wam, 12 miodów plus świece miodowe. Ale zobaczcie, jakie czaderskie są te miody. Jak ja poczytałam sobie, to od razu miałam tak, o Boże, chcę spróbować. Na przykład miód, który był ten, co mi się podobał? Kremowy z pomarańczą. Kremowany. Aha. I jeszcze kremowany z truskawką. I jeszcze miód kremowany z cynamonem. Albo po prostu spadziowy, albo wielokwiatowy, nektarowy, lipowy, gryczany, orzechy w miodzie, miód kremowany z czarną porzeczką. No naprawdę wybór ogromny, aż ślinka cieknie. Wszystko w naprawdę pięknej, drewnianej skrzyni. Przypuszczam, że to nie jest taki prezent, na który skuszą się młodzi goście. Raczej to jest fajna opcja na prezent od dalszej rodziny, od jakiegoś wujostwa, od ciotek, od babci. To są prezenty, które nie obciążają bardzo kieszeni, ale są przede wszystkim w bardzo ładnym opakowaniu, które są zdrowe, pyszne i przez młodych na pewno zostaną zużyte. Tu mamy kosz, również z tej samej firmy. Otwieramy? A, otwieramy. A, dobra. O, rozrywamy. Zobaczymy, co tu jest, bo ten w ogóle wygląda czadersko. W ogóle kosze prezentowe mają miejsce w historii prezentowej od lat. Mocno są wpisane w tematykę ślubną i weselną. Kosze prezentowe też często są wybierane jako pomysł na prezenty dla rodziców podczas ślubu. Nawet nie dla młodych, ale właśnie dla rodziców.
I co my tutaj mamy? Oczywiście mamy orzech w miodzie, miód gryczany, żurawinkę w miodzie. Tu mamy jakąś pyszną czekoladę mleczną z malinami. Pod spodem jagody w syropie, powidła śliwkowe, o to moje dziecko kocham, wiśnie drylowane w syropie, a co to jeszcze mamy? Więcej czekolady. Migdały w białej czekoladzie, bardzo fajne, zaraz będziemy jeść. Kawa, o, kawa w gorzkiej czekoladzie, pychota. A oprócz tego herbata, oprócz tego czekolada pitna. Jezu, same pyszności. I kawa. Więc bardzo fajnie skompletowany, skomponowany kosz. No i taki kosz oczywiście, wiadomo, mamy w sobie tę nutkę zbieractwa, zostanie z nami w domu i na pewno na coś się przyda. Czy w kuchni, czy w spiżarni, zawsze znajdzie miejsce. Natomiast taka ładna drewniana skrzynia też się przyda właśnie na różnego rodzaju, na przykład kartki po ślubie, te wszystkie życzenia, które dostajecie, możecie tutaj sobie schować. Dodatkowo na tej skrzyni można zrobić grawer spersonalizowany dla młodej pary. Potem gdzieś to włożyć wysoko i przetrzymywać sobie na pamiątkę. No to teraz kontynuuję trochę temat pudełek, ale przechodzę też do tematu kwiatów. Bardzo często młodzi rezygnują z otrzymywania bukietów od gości, informując ich o tym w zaproszeniu, na rzecz lotto, butelki wina, książki, karmy dla psów, różne rzeczy im przychodzą do głowy. A wszystko to dlatego, że nie chcą marnować waszych pieniędzy, bo tak naprawdę otrzymują bukiet podczas składania życzeń. Ten bukiet w niewiadomych warunkach zazwyczaj jest przetrzymywany do rana. Potem te bukiety muszą być przewiezione do nich do domu. Tych bukietów są dziesiątki, jak nie setki. I nagle ci biedni młodzi mają całą chałupę w kwiatach. Nie ma jak tego trzymać w wazonach, kto ma tyle wazonów. Zazwyczaj te kwiaty są w wannie. Więc wygląda to słabo, nie ma z tego żadnej korzyści i za 5 dni one wszystkie padają na raz. I tutaj przychodzimy z rozwiązaniem. Zobaczcie, firma Ever Rose robi tak zwane wieczne róże. Więc jeżeli macie komuś przynieść bukiet kwiatów, który za chwilę zwiędnie, to może świetnym rozwiązaniem jest przyniesienie takiego bukietu kwiatów, który zostanie z nimi nawet na lata. Przy odpowiedniej pielęgnacji, czyli nie można tych kwiatów trzymać w miejscu szczególnie nasłonecznionym, ani nie wolno trzymać ich w miejscu wilgotnym. Od czasu do czasu jedynie trzeba je odkurzyć. Jeżeli o to zadbacie, to one wytrzymają naprawdę długo. Zobaczcie, jakie to są piękne kwiaty i jak one pięknie pachną. Tutaj mamy zestaw większy, róż czerwonych, 14 do 15 sztuk. I taki bukiet stawiacie sobie gdzieś w domu i on pełni przepiękną, dekoracyjną, ozdobną funkcję na lata. Jak Wam się znudzi w pokoju, to przenosicie do sypialni. Jak się znudzi w sypialni, to przenosicie do gościnnego. Wiadomo, zawsze miejsce na piękne róże się znajdzie. A te kwiaty wyglądają bardzo szykownie. Oczywiście opcji jest bardzo wiele. Nie muszą być czerwone i nie musi być pudło tak duże. Może być na przykład mniejszy bukiecik. Trzeba też powiedzieć, że te pudełka są bardzo ładne, welurowe, świetnie wykonane. Tutaj mamy na przykład ciemny róż w granatowym opakowaniu. Oczywiście dodatkowo jest wstążeczka dopasowana do koloru kwiatów, natomiast to, co jest tutaj najbardziej istotne, to to, że to są prawdziwe kwiaty, to są prawdziwe róże. To nie są kwiaty zrobione z tkaniny, z materiału, ani z żadnego rodzaju plastiku. Są to prawdziwe róże, które przeszły specjalny proces, bardzo uproszczę to, odwodnienia, wyciągnięto z nich całą wodę, płyny, są w jakiś specjalny, chemiczny sposób wysuszone, ale nie są suche. Ogólnie wyglądają jak świeżo kupione kwiatki w kwiaciarni i w takim oto stanie pozostaną na bardzo długo z młodą parą. I jak pachną? W ogóle mocniej niż żywe, bo ostatnio żywe słabo pachną. Kolejna firma, którą znajdziecie u nas na Wedding and Party Dream, to jest firma Pekala. I to jest firma, która specjalizuje się w robieniu przepięknych szklanek i kieliszków ze szkła kryształowego. Szczycą się naprawdę wysoką jakością i ręczną robotą. Teraz Wam pokażę, bo mamy tutaj różne zestawy. Jak widzicie, są fajnie zapakowane, czarno-białe, eleganckie. I teraz tak, mają zestawy z kieliszkami do wina, mają ze szklankami do whisky.
I to jest na pewno fajny pomysł na prezent, żeby też młodzi mieli, że tak powiem, pełen zestaw z danej firmy, to możecie się na przykład ze znajomymi umówić i zrzucić tak, żeby tych kieliszków nie było 6, tylko na przykład kupujecie 2 zestawy, już kieliszeczków jest 12. To jest kieliszek do wina, jak widzicie piękny i musimy powiedzieć o tych kryształach, one totalnie wracają. Ostatnio był taki bardzo silny trend na takie turbo cieniutkie szkło i oczywiście nadal to jest fajne, ale jeżeli tylko lubicie, żeby ten kieliszek był nieco grubszy, nieco pięknie odbijał światło, żeby coś tu się działo, żeby to była taka wersja na bogato, to na pewno to szkło kryształowe spełni wszystkie Wasze marzenia. Mamy takie piękne kieliszki. Te zestawy, słuchajcie, są różne, bo tutaj pokazałam Wam duże, ale teraz pokażę Wam mały zestaw. Oczywiście od tego, ile kasy chcecie przeznaczyć na prezent, będzie zależało, jak duży zestaw kupicie. Tutaj mamy, o, widzę, idziemy w kierunku mocniejszych alkoholi. Wódeczka, wersja na bogato. Bardzo proszę. Tak naprawdę, wiecie, to taki prezent trochę dla młodych, a trochę dla Was, nie? Bo będziecie gośćmi u nich pewnie, z wielu jeszcze okazji ciekawych. Dobra, żeby mi się tylko te kryształy tutaj nie... żeby nie spadły. Szklaneczki do tak zwanego whiskacza, czyli whisky on the rocks. W tym podane? Myślę, że bomba. Jakie to ładne, zobaczcie, jak to się świeci, mieni, naprawdę. Ja na przykład lubię kryształy, więc to jest totalnie mój klimacik. Cyk, cyk, cyk. Teraz przechodzimy od szkła kryształowego do... porcelany. Od firmy Nadzwyczajnie mamy tutaj bardzo fajne zestawy, takie typowo na ślub, z napisem mąż i żona, ale z bardzo fajną opcją personalizacji, czyli, pokażę Wam zaraz, jak na przykład, o Jezu, jakie ładne! No i to jest super, patrzcie, jaki fajny zestaw do parzenia herbaty. Bardzo prosty, klasyczny dzbanuszek, tylko to serduszko i już jest słodziaczek. I do tego mamy filiżankę z napisem, tutaj w środeczku żona, więc ta druga, przypuszczam, będzie miała napis, zgaduję, mąż. I teraz tak, możecie w środku właśnie dopisać, mąż, Marek, żona, Ania. Teraz jeszcze tutaj mamy coś od Nadzwyczajnie, zobaczmy, co tym razem. O, tu jest właśnie duża dedykacja, dzbanek do dialogu małżeńskiego, no hit. Czyli jak zaczyna być mniej tych słodkich dni, a więcej tych gorzkich momentów w związku, to kobieta, czyli ta mądrzejsza część, parzy herbatkę, stawia na stoliczku, słodzi, dużo cukru dodaje, stawia filiżaneczki, mąż, żona. No i sobie poważnie z Wami porozmawia wtedy, panowie. Bardzo fajny prezent, typowo w klimacie weselnym. Mi się to podoba. I też bardzo mi się to podoba to, że to jest właśnie białe, ze złotym napisem. Przypuszczam, że też srebrne napisy wchodzą w grę, więc możecie to dopasować praktycznie do każdego domu, do każdego wnętrza. Ładne, estetyczne, w klimacie. I ja to kupuję. No i jeszcze propozycja od firmy Biopur. Propozycja duża, taka typowo ślubna, propozycja też mniejsza. To są prezenty, które od razu są opakowane. Możecie wprowadzać dowolne zmiany w to opakowanie, tak żeby pasowało do okazji, na którą kupujecie prezent. Teraz, tak jak widzicie, może być prezent w skrzyneczce, może być w kartoniku, mogą być różnego rodzaju kwiatuszki, wstążeczki, wszystko do personalizacji. Co więcej, tak naprawdę wnętrze możecie też totalnie spersonalizować. Czyli w środku może być wszystko to, co Wy chcecie. Też mają taki fajny mig, że do środka wkładają takie lampeczki LED. W momencie, jak młodzi otwierają prezent, to on jeszcze ma taki dodatkowy efekt błysku i to po prostu fajnie robi na tak zwanym wejściu. Natomiast jeżeli chcecie skorzystać z gotowca, to bardzo proszę, pokazuję, co jest w środku. Co mamy w dużym zestawie? Lecimy z rozpakowywaniem. Dzięki za kwiatki. Kwiatki, karteczka, tam możecie napisać dedykację, wszystko, bajera pełna. I lecimy. O Jezu, ładnie w środku. Patrzcie, od razu ładnie, naprawdę. Aż muszę Wam to pokazać. Bybum. I mamy tutaj element porcelanowy, jakąś filiżaneczkę ze spodeczkiem. Jest świeczuszka, jest czekoladka z napisem mąż, żona. Tutaj, Boże, co to jest? Czytamy. Zestaw herbat kwitnących, a, czyli też bardzo ładna sprawa. I taki oto fajny zestawik możecie młodym podarować. I ja tak naprawdę tym zestawem chciałabym powiedzieć Wam o tym, że
naprawdę nie musicie wydawać wielkich pieniędzy, żeby dać młodym prezent. Że nawet te małe, w momencie jak są naprawdę śliczne, ładnie opakowane, fajnie skomponowane, młodą parę bardzo ucieszą. Zobaczmy jeszcze, co jest w mniejszym. O, też fajniutko. Co tu mamy? Miód, dżem, czekoladka. A! No i bomba! I właśnie mi się to świeci tutaj. Ja mówię, co mi się tu zaświeciło? Tu są właśnie te LED-owe lampeczki, subcio. To myślę, że w ogóle ten prezent powinien być rozpakowywany wieczorem, żeby był lepszy efekt, żeby pięknie było widać świecące lampeczki. Słuchajcie, mam nadzieję, że tak naprawdę prezentując Wam tą masę bardzo różnych prezentów z różnych dziedzin, w różnych przedziałach cenowych, pokazałam Wam, że robienie prezentów jest fajne. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Mam nadzieję, że znaleźliście tu podpowiedzi, z których skorzystacie. Co ja mogę powiedzieć od siebie, żeby mieć taką pewność, że prezent będzie trafiony? No to zróbcie trochę researchu, podpytajcie, jak nie chcecie bezpośrednio młodej pary, to może świadkową, to może rodziców, oni zawsze wiedzą, czego dzieciakom trzeba. I myślę, że to jest bardzo miłe, zarówno dawanie prezentów, jak i ich otrzymywanie. Także do dzieła, sezon ślubny się rozpoczyna, to jest moment, kiedy trzeba się skoncentrować i czas na zakupy. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.